exclusion with Litva. Uzbrojone oprychy w mieście. Skandal! Tak? Do kogo? Do Tris. Ja jej od razu mówiłam. Żadnych mężczyzn, żadnych zwierząt. To porządny dom jest. Spokojnie, na pewno nie zostanę tu długo. Moglibyśmy o tym porozmawiać? Tak, Geralt? Rozmawiałem z Radowidem. Zlecił mi odnalezienie Filipy. Bydlak! Mało mu, że wyłupił jej oczy, teraz pewnie chce ją dopaść i poddać kolejnym torturom. Oczywiście odrzuciłeś ofertę. Nie. Geralt, wiesz, co on jej zrobił? Spokojnie, po prostu pomyślałem, że jeśli się zgodzę, jego ludzie nie będą mi wchodzić w drogę. A sam byłem ciekaw, co się z nią stało. I? Ustaliłeś coś? Lepiej. Zobacz, co znalazłem. Kryształ z megaskopu. Uszkodzony, ale może ciągle działa. Też się waha. Obie z Idą nie chcą decydować w ciemno. Przestaną się wahać, gdy namówimy Keire i Fringille. Fringilla jest już po naszej stronie. Musi tylko pozamykać sprawy w Nilfgaardzie i przyłączy się do nas. Świetnie. Więc zostaje tylko Keira. Problem w tym, że ciągle nie wiem, gdzie jest. A Yennefer i Triss? Yennefer nigdy nie należała do loży, a Triss? Cóż, zobaczymy. Kiedy odzyskam wzrok, wybieram się do Nowigradu, do Artura de Vlester. Triss podobno też bawi w mieście. A ty ciągle przy swoim? Phil, wybacz, że to powiem, ale uda ci się samą zregenerować oczy. Wilgefortzowi się udało. Zastosuje tę samą metodę. Wyhoduje tkankę na szlachetnych kamieniach. To szaleństwo. Trzeba pocy. To niebezpieczne. Koniec. Więcej nie da się odtworzyć. Założę się, że Radowid bardzo chciałby dostać ten kryształ. Ale chyba nie zamierzasz mu go oddać. Może lepiej, żebyś ty go zatrzymała. O wiele lepiej. U mnie będzie bezpieczny. Spróbuję rzucić na niego zaklęcia diagnozujące. Może dowiem się czegoś więcej. Powodzenia. Geralt, mam problem. Moglibyśmy o tym porozmawiać? Podnijcie na kolana przed wiecznym ogniem! Ejże, siwy rycerzu, nie?
Zaraz się zatrudasz. Trzeba fontanista. To okręt jego królewski. Chcesz... Widzimy. Nie było jej tam, gdzie wskazali twoi ludzie, ale znalazłem ślady eksperymentów medycznych. O, to ciekawe. Wydaje mi się, że próbowała przywrócić sobie wzrok. Doprawdy? Puste oczodoły znacznie bardziej do niej pasują. Masz jakieś dowody? Nie, ale mogę dać słowo. Słowo? Możesz dać słowo? Wybacz, ale w słowa to właśnie Eilkart nauczyła mnie wątpić. Zatem nie mamy o czym rozmawiać. Żegnam. Woła kobiety za nim wodzką z gniewizną wolnością. Coś do na... Bywaj. Wyścig pamięci Erasma Wegelbuda. Kto żyw, spieszy do posiadłości Wegelbudu. Thank you.
Wróciłeś. Pokaż te. Bywaj. Roboty nam zabierają ci ugod? Jak do siebie wchodzi? Błota mi naniesie! Może ona się w końcu do niego wyprowadzi. Dobrze by było. Geralt, mam problem. Moglibyśmy o tym porozmawiać? Tak, Geralt? Długo jesteś w Nowigradzie? Wystarczająco długo, żeby nauczyć się, jak tu przeżyć i nie dać się złapać. A przedtem gdzie byłaś? Przedtem też jakoś udawało mi się radzić sobie bez twojej pomocy. Co nie znaczy, że nie cieszę się na twój widok. Widziałem, że zachowałaś różę pamięci, którą dałem ci we Flotsam. Wydaje się, że to było tak dawno. Chyba dlatego, że tyle się zmieniło. Czyli zatrzymałaś ją z sentymentu? Częściowo. Ale przede wszystkim dla przestrogi. Jak się czujesz? Tak sobie. A czemu pytasz? Zastanawiałem się, jak twoja ręka, paznokcie... Odrosną. Słuchaj, to był mój pomysł. Wiedziałam, na co się decyduję. Nie musisz się o mnie martwić. Wiesz, może porozmawiamy o czym... Chętnie. Sama miałam... O czym chciałaś porozmawiać? Dostałam dość dziwną wiadomość i nie wiem, co o tym myśleć. Kto ją przysłał? Służący Ingrid Wegelbud. Podobno jego pani jest gotowa przekazać sporą kwotę, by ułatwić czarodziejom ucieczkę z... Domyślam się, że nie... Nie. Nikt. Ja sam... Kiedy nie wiedzi... Przecież... Nie podoba mi się to wszystko, ale skoro się uparłaś, nie zostawię cię z tym samej. Dziękuję. W jaki sposób masz się skontaktować z tym sługą? Napisał, że rozpoznam go po niebieskim kaftanie i pęku kluczy przytroczonym do pasa. Mam go zaczepić i Jak myślisz, czyj to pomysł? Sługi? Ale on... Dobrze.
kobolde! Podejrzanie dużo ludzi w niebieskich kaftanach. Tak? Wiesz... Możliwe. Jeśli chcesz To niedaleko. Panie, szkoda gadać. Pomóż mi! Dziękuję. Chodźmy. Czego od ciebie chcieli? Nie wiem. Pierwszy raz ich na oczy widziałem. Może... Ostatnio ktoś próbował wypytywać naszych gońców o panicza. Ale zaraz. Gdzie jest pani Marigold? Miała pani przyjść sama. Gdyby nie on, tamci trzej pewnie już by cię prowadzili na przesłuchanie. Ten wysoki to Waldo Muris. Pracuje dla łowców czarownic. Tak. Pewnie ma pani rację. Ja po prostu nie spodziewałem się, bo pani Wegelbud... Skoro już jesteśmy po wstępnych uprzejmościach, może powiesz, ktoś ty? Jestem pokojowcem pani Wegelbud. Nie chciałem was niczym urazić, panie. Dlaczego pani Wegelbud nie chciała spotkać się ze mną osobiście? Bała się, że będą ją śledzić. Tak. Straż... Skąd? Tu. To by się... Wygląda. Mogę... Jest, żeby... Tak. To dobry pomysł. Uczne przyjęcie powinno zmylić łowców. Tak. Zwłaszcza jeśli chociaż połowa tego, co słyszałam o balach w rezydencji Wegelbudów, to prawda. Podobno na ostatnim podano 100 różnych deserów. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli zostawać do... Czy to znaczy, że... Oczywiście. Pomyśl tylko o... Proszę, niech pani ubierze maskę lisa, dobrze? Mam jeszcze coś do zrobienia. Dobrze się składa. Kupisz po drodze maski. No i musisz się przebrać. Znasz sklep, który prowadzi... Byłem tam kiedyś. Maski wystarczą, prawda? Chyba obejdzie się bez... Dublet Geralt jest bez... Kiedy już to załatwisz, przy... Wszystkie drogi prowadzą do Mahakamu. Szkoda gadać. Witaj. Tym razem przyszedłeś obejrzeć wiosenną kolekcję? Chętnie obejrzę. Oczywiście, proszę.
Bywaj. Gadać. Czarna temeria. Od teraz każdy twój ruch jest obserwowany. Że wziąłeś sobie do serca moją prośbę. Czyli jednak nie mówiłaś poważnie? Zdążę się jeszcze przebrać. Nie ma mowy. Wyglądasz świetnie. Masz już wszystko? Możemy iść do Wegelbudów? Do widzenia. Wszystko. Szkoda, że... To co? Witam szanownych państwa. Jesteśmy gośćmi pani Ingrid Wegelbud. Proszę pokazać zaproszenie. Niech będzie. Życzę udanego... A, jak tu pięknie. Strasznie dawno nie byłam za miastem. No nie, płacz już. Przecież to nie jedyny mężczyzna na świecie. Ale to był baronet! Jakiego takiego znajdę? Hej, Janko! Nie udawaj, że mi nie poznajesz. Ładnie to tak, strykni. To jak? Nie wy... Może... Dosyć. Chodźmy, Tris, nie róbmy zamieszki. Hej, Vivian! Wracaj, tu! Strętny typ. Jeszcze z tobą nie skończyłem. Mori? Tak, ale daru... Miałbym dołączyć do was? To znaczy do kogo? Są tam też two... Jest... To star... Rozejrzyjmy się tu. Chodźmy z kimś porozmawiać. Drugi miecz masz na wypadek. O, proszę, następny chętny. Prosimy. Sir Devanon właśnie zwolnił miejsce przy stole i już raczej nie wróci. A co się z nim stało? Jacyś dobrzy ludzie odprowadzili go na bok, żeby nie zrobił sobie nic złego. To jak, gramy? Najpierw zmierzy się pan z grafem Wladimirem Kreti. Stać go na przegraną, więc będzie grać nieostrożnie. Gramy. Kręcisz listki włóczęgo?
To co? Jeszcze jedną partię? Kiedy karta idzie, trzeba to wykorzystać. Kolejny przeciwnik to hrabia Gomo Sel. Jego ojciec w czasach swej świetności przegrał rodzinny majątek w Dolinie Nimna, a Gomo poszedł w jego ślad. Nie należy go jednak lekceważyć w rozgrywce. Desperaci są niebezpieczni. Gramy. Jeszcze jedną partię? Kiedy karta idzie, trzeba to wykorzystać. Sir Marius Flori. Mówią, że dzięki swojemu amuletowi z kości zeugla nigdy nie przegrywa. Oczywiście, ja mógłbym coś za ten temat powiedzieć. Gramy.
To co? Jeszcze jedną pa... Sir, mówią. Gram. Przykładnie, kurtaj. Piękna dama wyraźnie przynosi panu szczęście. Proszę się jej trzymać. Drugim Przepraszam, pani. Tak. Dziękuję. Wolałabym. Odkąd? Ale jedna skąd? Całkiem. Chodźmy. Kiedy? Pani... Tak. Jak? Noś. O, proszę się. Gera. Pójdziemy. Będę czekać na wieści. Chodźmy poszukać Alberta. Pogonię go jak problem zdrowia znowu u tej dziwki rozdawał. I dobrze. Ja nie jestem byle kto. Wiedz, że to trudno robotę. Wieczny ogień płonie. A wtedy jak tak nie... Pogonię go jak problem zdrowia. Tak? What? Albert... Jest... O. Tak, no. Będziemy. Mam nadzieję, że Albert nie zapomni, po co zorganizowali to przyjęcie. Może poczekamy w ogrodzie? Widziałam tam taki miły zakątek. Mój mąż z zawodu jest...
Może usiądziemy tutaj? Co będzie tak... Ty... O tego czy... A... Skąd? Ger... W takim razie... Tak. Miałem wrażenie... Myślę... Ale... Po prostu masz... Pewnie... Oczywiście... Ty... Nie... Mam nadzieję, że goście nie upiją się aż tak szybko jak ja. Im szybciej się stąd wyniesiemy, tym lepiej. O nie. Mam zamiar najpierw dokładnie obejrzeć sobie ten ich słynny labirynt. Podobno mają tam rzeźby. Całkiem, całkiem. Całkiem co? Całkiem gołe! Chodź, Geralt! Fizz, czekaj! Geralt! Idziesz? No. Geralt! Idziesz? Uważaj. Pani Marigold, nareszcie. Przykro mi, że spotykamy się w tak wybitnie niesprzyjających okolicznościach. Dobrze powiedziane. Ale na pewno to nadrobimy. Muszę koniecznie pokazać pani moje receptury alchemiczne. Nikt cię nie śledził? Chyba nie. Na wszelki wypadek zamieńcie się maskami. My... Dobrze. Albert. Za wolny jesteś. Razem na niego! Zaraz będziesz tu.
pojawiły się małe problemy. Łowcy? I do... Nie. Wszystko. Cieszę się, że mogłem pomóc ci je zdobyć. Przydadzą się, co? Wreszcie naprawdę mam szansę, żeby wyprowadzić... Jeśli... A... Nie. Tak. Pani... Musi... Wie. Kiedy ostatni raz moisz włosy? Dość mam tego wszystkiego. A uda mu się żonę znowu wyciągnąć? Ja też. Cholera, nie wiem.
Mój stary ma takie kiełbie, że ubierze wizurę. Harmonia panuje między jeźdźcem i wierzchowcem. Zda się, że to para kochanków. Jakaż synergia. Zastanawiam się, czy mógłbym wziąć udział w gonitwie. Jeśli stać cię na wpisowe i masz własnego wierzchowca, to czemu nie? Tylko decyduj się szybko. Bieg zaraz się zacznie. Opowiedz mi o tych wyścigach. Zawody zostały ustanowione zgodnie z ostatnią wolą Erasma Wegelbuda, który doszedł do majątku poprzez hazard i zawsze był z tego dumny. Rodzinie nie przeszkadza tor wyścigowy pod domem? Cóż, obawiam się, że wykonanie woli pana Erasma było bezwzględnym warunkiem dziedziczenia majątku. A jakie zasady ma wyścig? Nieskomplikowane, jak nieskomplikowany był pan Erasm. Dwóch zawodników startuje równocześnie i wykonuje jedno okrążenie. Chcę się ścigać. Paradnie. Twoja godność i imię wierzchowca? Geralt z Rivii, na Płotce. Znakomicie. Twoim przeciwnikiem będzie, niech spojrzę, Seamus Holt, dosiadający Athosa. Zawodnicy w siodłach, odliczam do trzech. Jeden, dwa, trzy, start! Kiedy ostatni raz mówię z nim? Gonitwę w wyścigu pamięci Erasma Wegelbuda wygrał Geralt z Rivii na Płotce. Chwała zwycięzcy! Nieźle. Jednakowoż nie oszukujmy się. Wyzwanie nie było duże. Mam cię zapisać na następny wyścig? Chciałbym ścigać się jeszcze raz. Świetnie. Wyścig niebawem się zacznie. Twoim przeciwnikiem będzie wicehrabia Romer, dosiadający Kanikuły. Wicehrabia ściga się incognito, więc proszę o dyskrecję. Zawodnicy w siodłach, odliczam do trzech. Jeden, dwa, trzy, start! Ostatnią gonitwę w wyścigu pamięci Erasma Wegelbuda wygrał Geralt z Rivii na Płotce. Odpocznij. Chwała zwycięzcy!
Brawo. Gratuluję wygranej w pięknym stylu. Mam cię zapisać na następny wyścig? Chcę spróbować jeszcze raz. Cudownie. Niech będzie. Tym razem twoim przeciwnikiem będzie Luca Vegelbud, kuzyn panicza Alberta na Sukubie. Jest czarną owcą rodziny, ale jeszcze nigdy nie przegrał gonitwy, więc stał się kimś w rodzaju tutejszego czempiona. Zawodnicy w siodłach! Odliczam do trzech! Jeden, dwa, trzy, start! Ostatnią gonitwę w wyścigu pamięci Erasma Vegelbuda wygrał Geralt z Rivi na płotce. Chwała zwycięzcy! Wspaniały wyścig. Gratuluję wygranej. No co za zwycięstwo! A niech mi. Albinus. No, no. Jakby do cyrku złapać ludzi. Geralt z Rivi, jak mniemam. O co chodzi? Prócz wyrazów uznania z powodu zwycięstwa, proszę przyjąć zaproszenie od szefa. Chciałby pogratulować osobiście. Żegnam.
Nic nie boli tak. Że też cię straż do miasta wpuściła. Ostatni raz wzywam do wydania ksiąg nieprawomyślny, a zwłaszcza grymuarów i pism świętych. Ależ wieje.
Ej, ty, widziałeś. Dzięki za zaproszenie. Gratuluję wygranej u Wegelbudów. Luka to chuj, jakich mało, ale i nie pamiętam, żeby wcześniej przegrał. A skoro wygrałeś z nim, możesz wygrać również w Palio i zarobić prawdziwe pieniądze. Palio? Pierwszy słyszę. Kurwa, co za wieśniak. Palio to nocny wyścig ulicami miasta. Kiedyś każda dzielnica wystawiała zawodników, teraz jest trochę inaczej. Będziesz ścigał się z jokejami od Bedlama i Roywena, ale wierzę, że jesteś lepszy od nich. Zgoda. Będę się ścigał. Pięknie, bardzo się cieszę. Tylko mnie kurwa nie zawiedź, bo mam zamiar postawić na ciebie małą fortunę. Idź się przygotuj. Wypij napar z rumianku, czy co tam się robi. To przede wszystkim gonitwa o honor. Ktokolwiek wygra, klucz nagrody zdobędzie szacunek. Przygotujcie się. Start! Hej! Tak miał nosa, gdy cię werbował. Gratulacje! No! Daj dzioba, Geralt! Nie? No to nie! Cmoknę sobie płotkę! To było piękne! Co z moją zapłatą? Wiesz, kurwa, nikt w życiu nie zasłużył na pieniądze bardziej niż ty dzisiaj. Straż świątynna! Chodu! Trzeba stąd wypierdalać. Dzięki, Geralt.
błagam. Czy to aby konieczne? Cały dzień na gościńcu, a teraz... Morda w kubeł. Słucham? Gdzie ty wiesz? Gdzie się pchasz, przybłędo? Najpierw Glade pokaż. Glade? Jaki Glade? Taki, co poświadcza, żeś nie czarodziej. Bez niego nie można ani wejść do Nowigradu, ani go opuścić. Czemu zamykacie miasto? Żeby je oczyścić z magów, wiedź mi reszty ścierwa, co się zlazło do Nowigradu, jak wybuchła wojna. Wyłapiemy ich do ostatniego i spalimy na jednym stosie, jak bydło z pryszczycą. Nie mam takiego Glade'u. To dalej nie przejdziesz. Następny. Chwila. Jak zdobyć tę przepustkę? Wpierw trzeba złożyć ofiarę na rzecz kościoła, potem musi za ciebie poświadczyć trzech... On może przejść. Tu są jego papiery. Co? Ale skąd? Nie twój interes. Wracaj na posterunek. Pozdrowienia od Ziggy'ego Roivena. Kiedy ostatni raz moich włosy? Zanosi się na deszcz. Mam plan, jak wyciągnąć Jaskra z łapu łowców czarownic, ale najpierw musimy znaleźć Dudu. A co to znowu za plan? Nasz Doppler wcieli się w Mengego i wyda rozkaz, żeby przeniesiono Jaskra do Oxenfurtu. Wtedy będziemy mieli szansę go odbić. Genialne, ale jak chcesz znaleźć Dudu? Przyjaźniłaś się z nim. Wiesz, gdzie może się ukrywać? Dopplery nie ukrywają się gdzieś, tylko jako ktoś. Zazwyczaj, kiedy miał kłopoty, znikał i pojawiał się następnego dnia pod inną postacią. Ale tym razem nie wrócił. Jak długo znasz Dudu? Wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale nie jestem pewna. Wygląda na to, że kręcił się przy mnie przez dłuższy czas pod różnymi postaciami, próbując zwrócić moją uwagę. Wcale mu się nie dziwię. Dziękuję. Nie zorientowałam się aż do momentu, kiedy postanowił postawić wszystko na jedną kartę i podszył się pod Jaskra. A po czym poznałaś, że to nie Jaskier? Dudu nie umie śpiewać? Nie, po prostu nie mówił cały czas o sobie. Trzeba jakoś skłonić Dudu, żeby wyszedł z ukrycia. Może udałoby się zostawić mu jakąś wiadomość u przyjaciół albo u ludzi, którym ufał. Nie jestem pewna, czy Dudu przyjaźnił się z kimkolwiek poza Jaskrem i trupą Iriny Rynard. Całe dnie spędzał na scenie albo na widowni. Czyli lubił przebywać w teatrze. Tak, właściwie jestem zdziwiona, że do nas nie przyszedł po tym wszystkim. Przecież mógł liczyć na pomoc lisów. Skoro aktorzy są gotowi pomóc? Oczywiście, wystarczy, że wspomnisz o Dudu. Irina i jej trupa dużo mu zawdzięczają. Co? To ja... I du... że... Możemy... Pomysł... Poza tym... To... Coś... Nie wiem... Ale... Odłóż... Do... Wróć... Możemy się teraz... Masz... O... To musi być... Tak, wszystko jasne. Teraz musimy znaleźć odpo... I...
Dobry pomysł. Tak myślisz? Mam! Ale... Musimy... Mam już... Naprawdę. Może być... Niech będzie komedia. Niech będzie. Może... Geralt... Skończę. Ale nie... Myślałem... Ale... Dołącz do... Gdzie? Tam kultura jest, a nie żeby se każdy cham łaził jak chce. Tu występuje... Ale... Dać bilet. Tak. Masz. Było już prawie dobrze, ale... Madame Irina? Nie. A w taki... Jak mogę ci pomóc? Ja z tego... Mówił... Ale on... Mam po... Oczy... Chciałbym... Rozumiem. Domyślam się... Nie wiem, czy... Może roze... Jak? Jeśli... Co to za... Gdzie mogę... Spraw... Dzięki za pomoc. Do zobaczenia. Ale tutaj tego nie znajdzie. Do trzeciego pokraka. Góra!
Straż przyda mu Tris. Niedobrze. Rzeźnik się zarzekał, że to tu ją widział. Może kłamał. Kłamał, kiedy obciąłem mu pierwszy pan. Ładna melodia, tylko strasznie smutna. W takim razie oddaję mój nastrój. Czego tu szukasz? Szukam maskonurów. Dobrze trafiłem? Nie mamy na czynsz. Daj nam spokój. Chyba zaszła jakaś pomyłka. Przepraszam. Myślałam, że właściciel kamienicy najął kolejnego oprycha, żeby zmusił nas do opłacania rachunków. Kolejnego oprycha? Wielkie dzięki. Wybacz. Wyglądasz groźnie, a my mieliśmy ostatnio dużo problemów. Nissa jest trochę przewrażliwiona. Wszyscy jesteśmy. Nie chcę od was żadnych pieniędzy, wręcz przeciwnie. Jestem gotów wam zapłacić, o ile zgodzicie się nagłośnić nową sztukę Madame Irinie. Och, obawiam się, że to niemożliwe. Od czasu, kiedy zaśpiewaliśmy balladę o kapłanie Hemelfarcie, któremu w głowie tylko kurwy i żarcie, przyczepiła się do nas banda grubego. Co to za jedni? Zwykłe oprychy na żołdzie kościoła. Teraz pełno takich band. Grozili Nissi. Powiedzieli, że przytną jej szpiczaste uszy. Nie pozwalają nam występować. Przeganiają gabiów, niszczą instrumenty, a ostatnio bez przerwy czatują pod domem. Nie wiemy już, co mamy robić. Posunęli się dalej niż do gruźb? Na razie nie, ale to kwestia czasu. Nissa słyszała, że mówili o podpaleniu. No dobrze. A pomożecie mi z tą sztuką, jeśli załatwię, żeby Gruby i jego koledzy się od was odczepili? Oczywiście, że tak, ale to nie będzie łatwe. Z nimi nie sposób się dogadać. Spokojnie, są inne metody. Powtórz to powiedział. Ja nic nie mówiłem. Nie dość, że heretyk, to jeszcze ugasz. Co z nim zrobimy? Odbijemy mu nery, no chyba, że ma coś w sakiece. To wy jesteście... Ej, Gruby, patrzaj no. Zdaje mnie się, czy on ma kocie oczy. Ano ma. Widać mu matkę, koty na dachu dupczyli. Czego szukasz w mieście wiecznego... Te gnidy, co obra... Niech no tylko ze... Wtedy co piardno, to no... Zostawcie maskonury w spokoju. Tak, zostawimy w spokoju. Co to kurwa? Czarna magia. Zajebać czarownika! Mutant zaraz umrze! Chodźcie w koło! Nie! Zostawcie go mnie! Ale im dałeś popalić. Ach, to było piękne. Raz, dwa, przez plecy. I w łeb. Wreszcie będę mogła wyjść z domu, nie naciągając kaptura na głowę. Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję. Bez przesady. Nie ma za co. Ależ jest. I dobrze pamiętam, co obiecaliśmy w zamian za pomoc. Będziemy zachwalać sztukę Irina, aż zedrzemy sobie gardła. Ile za to chcecie? Nic. Ty pomogłeś nam, bo teraz my pomożemy tobie. Zobaczysz, spędzimy do teatru pół miasta. Przygotujemy się szybko i ruszamy na ulicę. Do zobaczenia. Miałam piernaty wytrzepać.
O! Ładna walka, niezła praca nóg. Przyszedłeś zmierzyć się ze mną, ale... Naprawdę... Jestem... Chcę was... Mamy się z kimś napierdalać. Macie przypilnować. Trafiłeś pod zły at... A może załóżmy się. Jeśli pokonam Hala, pójdziecie pracować dla mnie za darmo. Widzisz... Hal nie przepada za teatrem. Żeby go przekonać, trzeba... A jak przegram? Na pewno przegram. Wtedy zapłacisz podwójnie. Dobrze. Najpierw daj pieniądze. Podwójnie. Jeśli wygram, wracam. Hal, ko... Dostać taki piękny wpierdol, to nieczęsto się zdarza, co Hal? O, nie miał, ale widzę po jego gębie, że mi się podobało. Czas trochę odsapnąć, możemy pójść i ochraniać, co tam chcesz. Za darmo, co Hal? Masz z powrotem swoje pieniądze. Niech cię głowa nie boli. Zdążymy przed przedstawieniem. Jesteś. Udało mi się nająć ochroniarzy. Świetnie. Jedna rzecz załatwiona. Omówmy tekst sztuki. To jest całkiem nieźle napisane. Byłam gotowa narazić się na kompromitację dla Dudu, ale widzę, że to może być coś naprawdę interesującego. W
Wiem już nawet, kogo obsadzić w rolach słów. Kto za... To amator. Rozumiem, że nie... Poniekąd. No nie udawaj, że nie... To dobry pomysł. Nie sądzę, żeby udało mi się porwać publiczność, ale najważniejsze, żeby Dudu mnie zobaczył. Ale postarasz się wypaść dobrze. Postaram się. Zastanówmy się nad... Priscilla to dosyć oczywisty wybór. Jest młoda i ładna. Umiejętności i doświadczenie są ważniejsze niż wygląd. Bardzo mi miło. Dam z siebie. To kogo widzi? Waham się między dwoma... Jaka jest druga opcja? Maxim Bollier. To wspaniały aktor i publiczność go uwielbia, ale niestety nigdy nie można mieć pewności, czy przyjdzie na... Zaryzykujmy i dajmy tę rolę Maximowi. Ostatnio miał dobry okres, więc może nas nie... Dużo zarabiacie na przed... No cóż, różnie bywa. Jeśli trafimy we właściwy moment, ludzie prawie nie mieszczą się na placu, ale czasem cały urobek to garść miedziaków. Oczy... Obsadę mamy ustaloną. Na to wygląda. No, to nie traćmy czasu. Zoltan, co tu robisz? Słyszałem od Priscilli, że macie wystawiać sztukę i ty zagrasz główną rolę. Nie główną. I pomyślałem sobie, że nie mogę przepuścić czegoś takiego. Powiedz, ubiorą cię w rajtuzy? Chodźmy już, Geralt. Musisz się... Powodzenia. Panie! Snit! Pod tytuł ulub w roli wybitny! Królowo, ten pogromca potworów, któregoś była łas... Wprowadź! A ja winka. Wiedźminie! Wzywam! Wiem, że po... Bądź czujny, a w nagrodę... Zabijanie potworów to moja natura i praca. Nie robię tylko tego dlatego, że tak się opłaca. Geralt łyknął haczyk, plancz na balus wówcza, a inni... Ale przy... Iść o... A potwora ani... Może wśród się po cichu. Skrywaliśmy nasze ogniste uczucie. Całe miesiące wstrzymywałem trafiącym mnie chucie. Starczy już sekretów. Proszę cię, Luba, o rękę. A potem w kom... Zgadzam się. Moment! Trad... Zróbcie to! Daj. Czuję, że... Ludzie! Pierwsze słyszę o romansie ludzi ze zmiennokształtną bracią. To potwór, o którym mówiłam, wiedźminie! Bij, zabij, przesta... Chować mnie, zaręczam, pamiętajcie! Lecz podły charakter, właściwy temu słudze. Masz rację, wiedźminie. Nasu... Oszczędź, człowiek czy nie? Morał tej hi... Nie jest potworem, kto kształt ma wieloraki. Wiedźminie, w tobie każdy Doppler ma przyjaciela. A podłe... Straż wezmę. Hola, nie słyszeliście rozkazu księżniczki? Zapraszamy! Miejsce Dopplerów! Daj spokój, nie widzisz, że to żarty są? W komedii to jej gul mógłby księciem zostać. Nie przeżywaj, kurde.
Geralt, jak wam się udało mnie rozpoznać? Witaj, Dudu. Słyszałem, jaką skurwiel zostawił ci pamiątkę na twarzy. Czyli wiesz o wszystkim. Spotkałeś Ciri? Nie, ciągle jej szukamy. Geralt! Świetnie ci poszło. Już dawno się tak nie uśmiałem. Jak opowiem chłopakom, to nie uwierzą. Możesz mi wyjaśnić, jak udało wam się z Jaskrem narazić jednocześnie Roivenowi, Skurwielowi i Straży Świątynnej? Nie tak to planowaliśmy. Wiem, że Ciri wróciła po ciebie do Skurwiela. Jak udało ci się potem uciec? Chciałem biec za nią, ale pewnie by mi tylko zawadzał. Krzyknęła, żebym zmienił postać i znikał stamtąd. Szukałem ich potem, Ciri i Jaskra, ale jakby wyparowali. Wystraszyłem się i codziennie podszywałem się pod kogoś innego. Zastanawiałem się nawet, czy nie powinienem zmienić się w Ciri, żeby zmylić tych, którzy jej szukali, ale... Ej, Rzed! Czekaj, no, cudaku. Geralt, a kiedyś ty ostatni... Tak. No ja to... Geralt? Tak, pro... Dziwnie się czuję, kiedy tak wlepiacie we mnie gały. Tak, wy... Ale chyba nie gniewa. Nie. No to mi hul. A co z... Dorwali go... Menge nie żyje. Ach, dobrze, że ktoś go w końcu załatwił. Chociaż pewnie na jego miejsce przyjdzie ktoś podobny, o ile nie gorszy. Niekoniecznie. Czuję w kościach, że to może być całkiem przyzwoity jegomość. O czym on mówi? Z twoją pomocą możemy uwolnić Jaskrę. I co miałbym zrobić? Będziesz musiał podszyć się pod Mergego i wydać rozkaz przeniesienia Jaskra do Oxenfurtu. A potem my urządzimy zasadzkę w wąwozie i odbijemy go. Zaraz, chwilę. Jak ja mam wejść w rolę Mergego? Nie wiem nawet, gdzie trzymają Jaskrę. Nikt nie wie, że Menge nie żyje, więc nie musisz się obawiać, że zostaniesz zdemaskowany. Nikt nie wie. Poza wami. Czyżbyś miał coś wspólnego z pożarem w koszarach łowców czarownic? Powiedzmy, że byłem w pobliżu. Hehe, żałuję, że tego nie widziałem. Jaskier jest przetrzymywany na Wyspie Świątynnej. Sam będziesz musiał ustalić, gdzie dokładnie. A co, jeśli to wyda im się podejrzane i zaczną mnie pytać? Założę się, że nikt nigdy nie zadawał dowódcy łowców czarownic zbyt wielu pytań. Poza tym jesteś Dopplerem, nie? I jeszcze podobno aktorem. Dasz sobie radę w każdej sytuacji. Jeśli zrobi się gorąco, możesz na przykład pójść za róg i zamienić się w cyzatą babę albo, powiem, w Kawkę. Jasne. Dzięki. Poradzisz sobie. Wszyscy myślą, że Menge zaginął, więc możesz opowiedzieć im dowolną historyjkę. Moi chłopcy przygotują zasadzkę w wąwozie. Geralt do nas dołączy i będziemy czekać na wieści. Ale jak mam się z wami skontaktować jako Menge i przekazać, że konwój wyrusza? Będziesz musiał coś wymyślić. Zmień się w gołębie pocztowego albo coś. No, wszystko jasne? Dudu, jazda na Wyspę Świątynną. Ja idę zwołać drużynę i czekamy na ciebie, Geralt. Przydałoby nam się wsparcie. Pogadam z Dijkstrom. Jeśli będzie w dobrym humorze, jest szansa, że wypożyczy nam swoich ludzi. Dalibyśmy radę z moimi chłopakami. No, ale jak tak się stęskniłeś za Zigim? To on za mną szaleje. Sam tak powiedział. Zaraz, chwila. A co potem? Nie oczekujecie chyba, że zostanę na stanowisku jak Chapelle i tylko od czasu do czasu kogoś spalę dla zachowania pozorów? Nie. Oczekujemy, że po wszystkim przyjdziesz do Szałwi i Rozmarynu, gdzie wszyscy się spotkamy. I narąbiemy jak dzikie borsuki. No, ustalone? To do roboty. Świetnie ci poszło. Nie pomyliłeś się ani razu. A jak ogólnie oceniasz nasze przedstawienie? Publiczność chyba nie wszystko dobrze zrozumiała, ale to normalne. Ważne, że dzięki maskonurom przyszło naprawdę sporo ludzi.
Szkoda tylko, że Maksym przyszedł pijany. Niektórzy zażądali zwrotu pieniędzy za bilety. Proszę, to twoja garza. Muszę przyznać, że twój styl grania jest cokolwiek minimalistyczny. Pobierałeś nauki w jakiejś szkole? W Kermoren. Minimum środków wyrazu, maksymalny efekt. Dziękuję za pieniądze. Do zobaczenia. Geralt! Powiedz mi, jak w ogóle poznałaś Jaskra? Na turnieju poetyckim Welander. Oczywiście już wcześniej sporo słyszałam o mistrzu Jaskrze. I rzeczywiście w pierwszej chwili wydał mi się nadętym, narcystycznym bufonem. Tylko w pierwszej chwili? Cóż, zmieniłam zdanie, kiedy podszedł mi pogratulować. Nie spodziewałam się, że z takim wdziękiem przyjmie przegraną. Jaskier bywa irytujący, ale są chwile, kiedy przekonuje się, że potrafi być sprawiedliwy i szlachetny. No, gdyby nie to, chyba bym z nim nie wytrzymała. A, rozumiem. Do zobaczenia. Dajcie się. Hola! Mam. Czego chcesz? Wspomniałeś ostatnio, że masz do mnie słabość. Jest taka sprawa. Oho, nieźle się zaczyna. Czego chcesz? Muszę zorganizować zasadzkę i będę potrzebował kilku twoich ludzi do pomocy. Zasadzkę? A na kogo? Daj mi takich ludzi, którzy przeżyją walkę. To potem będą mogli ci opowiedzieć. Naprawdę cię lubię, Geralt. I dlatego dam ci aż trzech moich najlepszych ludzi. Trzech wystarczy. W takim razie załatwione. Thank you.
Widzę, że wszystko... Pewno. I nie, żebym nie chciał natłuc trochę tych świętojerbliwców. Tylko nie rozumiem, dlaczego, skoro mieliśmy Dopplera, nie kazaliśmy mu po prostu uwolnić jazdę. To byłoby za bardzo podejrzane. Menges znika, a potem wraca ze szramą na twarzy i każe uwolnić Jaskra. No, może i racja. Silna? Co ty tu robisz? Jakiś dzieciak przyniósł liścik od Dudu. Konwój wyruszy o świcie. Mogę tu z wami zostać? Nie bój się, odbij. Arkur, wracaj do miasta. Proszę, nie be... Oj, Gera. To nie miejsce dla niej. Nie mam zamiaru tłumaczyć się przed Jaskrem, jeśli coś jej się stanie. Przypominam ci, że to Jaskra musisz teraz wyciągać z kłopotów, nie mnie. Ja umiem o siebie zadbać. No dobrze, ale pamiętaj. Tak, wiem. Kiedy zacznie się walka, będę się trzymać z daleka. Na razie nic się nie dzieje. Pewnie jeszcze tu sobie poczekamy. No to zagrajmy w Gwinta. Tak, zagrajmy. To był jednak głupi pomysł. Sama chciałaś grać. Jadą! Jadą już! Priscilla.
cię jeszcze trzech ze środka wysrało! Pojechali tędy. Odciski są wyraźne. Koń był przeciążony. Spokojnie, Płotka. To tylko pszczoły. Dalej, Płotka, dalej! Ślady kopyt. Wygląda na to, że koń zaczął kuleć. O co chodzi? To ja się pytam, o co chodzi. Jakiś łowca władował się nam do chaty, a nas wystawił za drzwi, zanim zdążyliśmy choćby pierdnąć. Był z nim drugi mężczyzna, taki czarniawy? No był. Cały czas gadał. To na... No i... Co to za przejście? A coś ty taki ciekawy. Normalne tylne wyjście tunelem tak na wypadek kłopotów. Obcych tam nie wpuszczamy. O, nie ma mowy. A w... Cicho. Chyba chcecie się pozbyć tego łowcy z domu. Tak szczerze, to chcemy się pozbyć was wszystkich. No dobra, tu masz. Dzięki. Że mnie nie oszuka. Pójdę tam z tobą. Raczej nie mam wyboru, prawda? Nie będziesz próbować żadnych sztuczek po drodze? Wiesz, że w każdej chwili mogę się skręcić karki jak kurczakowi. Tak, ale wiem też, że tego nie zrobisz. Za mojego trupa ci nie zapłacę, ale za żywego, jak mówiłeś, 100 sztab złota. 100 sztab złota, ani jednej mniej, ani jednej więcej. Jakem Julian Alfred Pankrac, wicehrabia de Leidenhofer. Hrabia? Przecież Jaskier cię wołają. To dla niepoznaki. Nie będę się przecież każdemu zaplutemu ordynusowi przedstawiał. A teraz, gdybyś mógł mnie rozwiązać. Podjąłeś bardzo mądrą decyzję. Powiem ci więcej. Dziś jesteś sierżantem, ale jutro... Cicho! To słyszę. To jest... Nie, tylko nie krebel! Mm-hmm.
Chodź. Priscilla, co ty tu robisz? Jesteś... Ja, szkod... Jaski... Ciri? Wiem, że próbowałem. Nikt w porównaniu... Ale co? A więc mój plan... Na słuch. Kiedy widziały się ostatnio? Byliśmy na... Ach, co to? Świetna historia. Mam te... Ta, fragment, w którym strażnik przerzuca się przez koński grzbiet jak worek kartofli, jest najlepszy. Zbijesz fortunę. Jeszcze zobaczymy. A swoją drogą, zgryźliwy się robisz na starość. Martwię się po prostu. O kogo? O Ciri? Geralt, więcej wiary. Wiesz, jak ona walczy? Mówię ci, ta dziewczyna... A poza tym... Chodzić. Za... Cóż... A... Nie miałem czasu. A Ziggy Roywen? Chyba wszystko dobrze. A to szkoda. Ciri mówiła, co... Mogłem się... No co poza tym... Żart? Nie. Nic mi... Wąt... A je... No! A no! Wpadł? Ja
Po co? Dobrze. Geralt, ruch. Wedle słów Yennefer z Wengerbergu, na Skellige doszło do magicznej eksplozji, która zniszczyła sporą część puszczy i była związana z pojawieniem się Ciri. Geralt wyruszył więc na wyspy, by dołączyć do czarodziejki i wspólnie z nią szukać śladów dziewczyny. Na miejscu okazało się, że druid Myszowór nie zamierza pozwolić czarodziejce na badanie zniszczonego lasu, ale z pomocą jarla Krahan Krayt udało się go przekonać. Witaj, nieznajomy. Bywaj.
magia to miejsce mocy. Jesteś Wiedźminem, prawda? Widać, żeś nie tutejszy. Co cię przywiało na Spikerog? Podobno macie tu jakieś zlecenie dla Wiedźmina. A no, siostra wierciła mi dziurę w brzuchu i dla świętego... No ale... Zgoda. Waż swe kroki. Muszę z tobą porozmawiać. Widziałaś? Widziałam. To co? Powinienem zbadać jaskinie, o których mówiła Bi. Chciała takiego. A umiesz wyjść?
ależ tu cuchnie padliną. Trup pojadę. Utopce nie mogły porwać Nilsa w powietrze. Dalej. Warto się tu rozejrzeć. Nogi. Teraz wolniej. Zaraz zasnę. Paskudny.
Warto się tu rozejrzeć. Dalej, Podka, dalej! Tempo!
Legowisko syren. Trzeba się go pozbyć. Chciałbyś... Bywaj. Thank you.
Nadal jest świętoszkiem, bo kiedyś kapłankę pochania. Ładne miecze, ale wolę solidne topory. Chcesz coś? Pokaż mi swój. Bywaj. No, czego? Chcę obejrzeć twoje towary. Niech będzie. Bywaj. No, czek. Bywaj. Chcesz coś kupić? Pokaż.
Bywaj. Ciekawe, czy taki mocny, na jakiego wygląda. Wyczerpaną i ranną Ciri znaleźli na bagnach chłopi. Zaprowadzili ją do barona, samozwańczego władcy Velen. Baron zaopiekował się dziewczyną i gdy ta wróciła do zdrowia, wyprawił ją do Nowigradu. Ha, klient! Pokaż mi, co masz na sprzedaż. Bywaj. Proszę, Wiedźmin.
Niech żyje, niech żyje. Szygać. Sytni wędrowcze. Holofernes Meyersdorf. Do usług. A oto moi synowie. Bernie, Franklin i Hugo. Rico Meyersdorf to jakaś rodzina? Tak, to mój najmłodszy syn. Niestety zostawił rodzinny interes i poszedł szukać szczęścia do wielkiego miasta. Czemu pytasz? Znacie się? No cóż, tak. Mieliśmy styczność. Ale ja nie o tym. Przychodzę w sprawie ogłoszenia, które wywiesiłeś. To barciowe widziadło pustoszy moją pasiekę. Jeśli chodzi o zapłatę... niech ci będzie. Jeśli nie pozbędziesz się widziadła, to i tak zbankrutujemy. Potraktuję to jak inwestycję. Czyli umowa stoi? Stoi. Zdajesz sobie sprawę, że coś takiego jak barciowe widziadło nie istnieje? To musiał być jakiś potwór, może upiór. Ktoś z twoich pracowników coś widział? Ja widziałem. Właśnie czyściłem ul, kiedy usłyszałem krzyk jednego z naszych robków. Dar się tak, jakby go pokąsała cała chmara pszczół. Pobiegłem do niego, ale już nie żył. Miał ślady po urządlenia? Raczej podmrożenia. Sine wargi, szron na włosach, a wokół leżało pełno martwych pszczół. Co zrobiliście z ciałem tego parobka, który zginął? Chcę je obejrzeć. Za późno. Pochowaliśmy biedaka kilka dni temu. Któryś z was może mi pokazać miejsce, w którym pojawiło się widziadło? Ja pójdę. Chodź za mną. Tędy za mną. Skąd pomysł, że to barciowe widziadło? To taki pszczelarski przesąd. Jak się darami pszczół źle rozporządza, to przychodzi widziadło. Niszczy ule i zabija pszczoły, żeby nikt nie wykorzystywał tych szlachetnych zwierząt do niecnych czynów. Napuściliście pszczoły na konkurencję? Nie. Ojciec podpisał niedawno kontrakt z Redańczkami. Znaczy, że widziadło jest z nich w gardło. Widziadło zabiło parobka. Może zostawiło jakieś ślady. Bo w Nowigradzie kutwa w kutwę i na kutwie. Krew zczerniała i zaschnięta, czyli sprzed kilku dni. Tu musiał zginąć parobek. Cała oszroniona. Chłód musiał zabić pszczoły. To ich barciowe widziadło ma dość sporą nogą. Nie te ślady, jest ciężkie. Ślady znikają w wodzie.
W tej kałuży, która udaje jezioro, raczej nic się nie schowało. Sprawdzę drugi brzeg. Może ślady ciągną się dalej. Jest sadzawka, muszą być i utopce. Ale to raczej nie one. Przecisnę. Może jest inne wejście. Zamknięte. Mam klucz. Proszę. Ojciec zaczął budować ten dom dla Berniego, ale zabrakło nam pieniędzy. Odtąd budowa stoi. Jest świetną kryjówką dla tego, co zniszczyło waszą pasiekę. Wchodzę, a ty lepiej wracaj do domu i zaryguj drzwi. Nie wiadomo, co stąd wypuszczę. Ogar dzikiego gonu. Skąd się to wziął? Płotka cię dogoni. Odpocznij. Co się stało?
Panie, nie dość, że wojna, to jeszcze kury mi giną. Jak tu żyć? Widzieliście złodziei? Jakie złodzieje? To potwory mi kurki porywają. Na zwykłych rabusiów sama bym sposób znalazła, ale z takimi co zrobię? Mogę się tym zająć, oczywiście nie za darmo, ale odliczę zniżkę dla seniora. Gadanie. Pewnie i tak zedrzesz jak za zboże. No, ale trudno. Inni się do pomocy nie garną. Kurki zaczęły mi ginąć ponad tydzień temu. Zawsze po jednej biorą, psie krwie. Po jednej? Ciekawe. Te potwory zostawiły jakieś ślady? No, odciski łap wilczych, ale dziwne jakieś. Jakby wilcy na dwóch łapach chodzili. Tylko nie mówcie, że co pomyliłam, jak Józek ze Sztygarów Mondrala jeden. Mój stary był najlepszym kłusownikiem w okolicy, więc na tropach się wyznaje jak mało kto. Rozumiem, ale mimo to wolę sam obejrzeć te ślady. Widziadło było ogarem dzikiego gonu. Na wieczny ogień. To dziki gon ma w orszaku nawet ogary? Ze dwa tygodnie temu zbudziłem się w nocy i widziałem, jak orszak gonu mknął po niebie. Ogar musiał się wtedy odłączyć. Nie mógł wrócić, więc zaszył się na opuszczonej budowie. To nie zrekompensuje wam strat, ale przynajmniej ogar nie zniszczy więcej uli. Dzięki, dzięki, Wiedźminie. Jednak co specjalista, to specjalista. Ty też uciekłeś z temeli. Marnie wygląda. Jutro czeka nas ciężki dzień. Trzeba odbudować ule, które zniszczył ogar. Ciągle tylko robotna i gotowa. Czego tu szukasz, sadysto? Zanosi się na deszcz. Czego tu szukasz, sadysty?
Takich jak ty nie powinno się do Nowigradu wpuszczać.